Witam serdecznie z pierwszego filmiku z wnętrza nowego samochodu Forda Scorpio, benzyna w żyłach. Dzisiaj się trochę bawię, sprawdzam usterki, które mam do naprawienia. Jedną z takich mniejszych mankamentów jest niepokazująca mi wskaźnik paliwa. Postanowiłem sprawdzić, czy to jest problem elektryczny, czy bardziej z pływakiem. W bardzo łatwy sposób można to sprawdzić. Otóż wystarczy na przykład przestawić wskaźnik, odkręcając całą deskę z zegarami, i gdy przekręcimy kluczyk, o, jak widać, schodzi nam na sam dół, czyli ewidentnie jest problem z pływakiem. To jest podstawowa rzecz. Następna sprawa, nie działa mi licznik kilometrów. To jest raczej kwestia linki, choć nie jestem tego pewien, ale to też jeszcze zdołamy sprawdzić. No, pokażę Wam go z zewnątrz. Z racji, że troszkę wieje, to się przymknę. Będziecie mogli go obejrzeć. No i tak to wygląda. No. Samochód jest dosyć spory, więc parkowanie znacznie, poziom parkowania się utrudnił, ale przyzwyczaję się zapewne. No, wygoda nieporównywalna z Polonezem, choć nie będę mówił, że za nim nie tęsknię, ale już powolutku przyzwyczaiłem się do tego samochodu. Kilka mankamentów jest, chociażby ten dźwięk przy rozruchu silnika, posłuchajcie. Ale mi się obraz zamazał. Takie klepanie. Podejrzewam, że to jest łożysko od pompy wspomagania. Tak wyczytałem na forum. Mam nadzieję, że to nic poważniejszego. To też się jeszcze okaże. No, oprócz tego na benzynie mi niestety nie działa. Próbowałem przełączać, auto momentalnie gaśnie, czyli prawdopodobnie problem z niedziałającą pompą paliwa. Tutaj mamy jeszcze taką kontrolkę, która się nam świeci, ale ona to się raz świeci, raz gaśnie, więc myślę, że to też jakiś czujnik, gdzieś zerwany, przetarty kabel i to tak naprawdę tyle. Oprócz tego na samochód równiutko chodzi, jak widać obroty nie latają. Odpalam go dzisiaj pierwszy raz na gazie i wydaje się wszystko ok, także zabawimy się z wymi... No i jeszcze jedna kwestia, hałasujące sprzęgło przy wciskaniu. Myślę, że to też albo tarcza, albo docisk, coś w ten deseń. Problem mam z rzucaniem drugiego biegu czasem. Myślę, że to ze skrzynią raczej jest wszystko ok, ale obstawiam bardziej na sprzęgło. No. Także w ten sposób to wygląda. No. Jeśli są jakieś pytania, no to tak jak zwykle w komentarzach. Filmik następny nie wiem kiedy, widać zresztą jak to u mnie bywa. Raz jest, raz ich nie ma. No. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się.